500, 200, no 1000. Continue on Rugielab Road for 1 kilometer. 1000, a zarobione dzisiaj 12 tysięcy złotych. Dzięki Tuk.pl, dzięki po prostu Mateuszowi z Tuk.pl, z Krypto Akademii. No i tyle. Zaraz wam tylko tak na szybko jeszcze wyjaśnię, o co chodzi. Wczoraj na chwilę takie wideo zamieściłem na YouTubie moim, że jest farma, która daje 12 chyba miliardów procent rocznie. Oczywiście te procenty na hejcie. Oczywiście te procenty spadają sobie. No i z chłopakami z Crypto Academy daliśmy do tej farmy jakieś tam pieniądze. Najpierw dałem 1000 dolców i dałem 1000 dolców, ale token, który kupiłem, żeby go farmić, to zaczął, najpierw dużo urósł, potem zaczął mocno spadać. Wieje wiatr. Zaczął mocno spadać i z tego 1000 dolców zrobiło się 100 dolców, albo nawet 20 dolców, prawie wszystko straciłem, ale potem on tak mocno spadł, dopłaciłem 3000 dolców, 2000 dolców i z tego się zrobiło nagle 10 tysięcy dolarów, o jak teraz widzicie tu na ekranie. Czyli z 3000 ogólnie inwestycji mam 10 tysięcy i zarabiam na godzinę na przykład 300 dolarów na godzinę. Coś takiego, albo 200. Oczywiście te procenty będą teraz spadały. Miało, musiałem kawałek się schować. I wiecie co? I tak. No i nawet teraz już zrobiłem znowu spina bokowego, odjechałem już prawie 11 tysięcy dolarów, czyli można zarobić, ale trzeba mieć naprawdę stalowe jaja i nie wrzucajcie nigdy dużych pieniędzy, bo to w drugą stronę, jak ja bym nie dorzucił potem tej farmy, bym nie zwiększył, czyli zainwestowałem 1000 dolarów, a potem jak spadła cena tego tokena, w którym tam farmujemy, bo to był sam początek, to było pierwsze kilka godzin dosłownie, albo nawet godzina pierwsza, to gdybym nie dołożył, to bym teraz był na minusie na przykład z 1000 dolarów, miałbym teraz może 200 dolarów. O, bym był na wielkim minusie, wow, straciłem kasę, bla, bla, bla. Szedłem gdzieś bardziej ustronne miejsce, gdzie nie ma takiego wiatru i hałasu. I teraz tak, tylko pamiętajcie, żeby na takich farmach to, co robimy na stake'ując czy farmiąc, większość naszych pieniędzy my trzymamy na stabilnych farmach, które dają tam 80% rocznie, 60% rocznie, 30% rocznie stablecoina, czyli dajemy stablecoiny, USDT, USDC i inne. Jakby te pieniądze nam nie tracą na wartości, one nie spadają ani nie wzrastają, bo jakby nie ma na tym, nie ma zmienności tak na Bitcoinie czy na innych, na Atomie czy na Lunie. I mamy 30% rocznie, to jest stabilne, ale tak maksymalnie 1%, to co robimy na Crypto Academy, maksymalnie 1% możemy dać sobie czasami takie bardziej ryzykowne farmy. Tak jak powiedziałem, ja mi z 3000 dolarów zrobiło się nagle, już teraz to jest 11 chyba tysięcy dolarów, albo nawet prawie 12. I co godzinę zarabiam chyba jakieś 300 dolarów w tym momencie, bo potem już będzie 200 dolarów na godzinę, czy tam 100 dolarów na godzinę. Też jak kurs spadnie tego tokena, to mogę połowę mniej, jak wzrośnie, to dwa razy więcej. Chodzi tutaj o to, żeby nie ryzykować całego swojego wkładu, całych swoich pieniędzy. Maksymalnie 1%. Jak masz 100, 1100 na przykład czegoś, 100 dolarów, no to 1 dolar tam inwestujesz. Jak masz 100 tysięcy dolarów, to 1000 dolarów. I tyle. Jak masz 1 000 000 dolarów, no to maksymalnie 10 tysięcy dolarów możesz zainwestować. Ja naprawdę dużo mniej niż 1% zainwestowałem w tym swoich takich kryptowalut w ten projekt, ale jak na razie na ten moment dużo daje. Na początku wczoraj, jak weszłem, jak jeszcze projekt dopiero miał, nie wiem, godzinę, dzięki Mateuszowi Majerskiemu, też właśnie z Crypto Academy, z naszej grupy, to kupiłem te tokeny, że tak powiem, na górce, po 40 centów za sztukę, trochę mniej, ale dobra, załóżmy, że był szczyt po 40 centów, a one w ciągu kilku godzin spadły do pół centa, bo 1/3 centa, spadły o 99% dokładnie, z 1000 dolarów, które wsadziłem w tych tokenie, nagle miałem na przykład z 1000 dolarów miałem 50 dolarów, czyli po prostu zero, jakbym 1000 dolarów stracił. Ale co zrobiłem? Były bardzo nisko te tokeny, to kupiłem za 2000 dolarów, w sumie 3000 dolarów wsadziłem i teraz nagle z 3000 mam 11 tysięcy, czy nawet więcej dolarów i zarabiam 200 dolarów na godzinę. Pamiętajcie, nie wsadzajcie całego kapitału ani dużych oszczędności w takie rzeczy. To jest tylko dodatek, maksymalnie 1% z waszego kapitału. A gdzie info? Szybko, bo trzeba szybko po prostu wejść. Zanim jak taka farma powstaje, trzeba mieć informacje. Takie informacje zdobywamy właśnie na Tuk.pl. Czyli gdzie? Na Crypto Akademię. Mówię Tuk.pl, bo jak wejdziesz na Tuk.pl, zostaniesz przekierowany na Crypto Akademię. Tam jest pierwszy taki jednorazowa opłata 490 chyba złotych. Kartą normalnie, legalnie, polska spółka to jest polska spółka z 20-letnią ponad tradycją. Tam jest startup otworzony właśnie, Crypto Akademia.
w polskiej spółce w Warszawie. Normalnie, legalnie płacisz kartą czy przelewem bankowym, żadnymi kryptowalutami tam nie płacisz. Wszystko jest tip-top i na Kryptoakademii znajdujesz. Wchodzisz na tuk.pl, zostajesz przekierowany na Kryptoakademię i dostaniesz za to wszystkie instrukcje obsługi platform właśnie blockchain. Czyli jak nie wiesz, jak kupić bitcoina, tam się dowiesz. Jak nie wiesz, jak farmić kryptowaluty, dowiesz się. Nie wiesz, jak stakeować, dowiesz się. Nie wiesz, jak wysłać, kupić na Binance za kartą bankową, dowiesz się. Dowiesz, jak założyć portfel, jak zabezpieczyć portfel, jak przesłać z Binance taki portfel jak Metamask, potem jak ten Metamask wykorzystywać, jak dodawać sieci nowe, Kronos, czy Binance Smart Chain, czy jeszcze inne. Wszystkiego się dowiesz. W tej chwili jest chyba 11 platform, już instrukcje obsługi są do 11 platform, gdzie można zarabiać pieniądze. Właśnie od stablecoinów do inne bardziej ryzykowne, ale dające więcej kasy. Czyli bardzo dużo możliwości. Są instrukcje obsługi, jak kupić bitcoina. Tam nie znajdziesz porad inwestycyjnych, ani tam też nie będziesz wpłacał żadnych pieniędzy. Dostaniesz po prostu instrukcje, ale mamy też, jest dostęp do grupy wsparcia takiej zamkniętej, na której jest 40 parę osób. I tam się właśnie będziesz mógł dowiedzieć o takich nowych rzeczach, które w ciągu kilku godzin mogą ci dać, pomnożyć twoją kasę kilkukrotnie, albo możesz w takich projektach też stracić wszystko do zera. Mamy fajną naprawdę ekipę. Mateusz Majewski wynajduje takie rzeczy, jest taki też Łukasz, to kozak, który na przykład mówi, że on, jak jest projekt, który daje 300%, Nowa Farma, która daje 300% rocznie, to on się tym nie interesuje. Jego interesują projekty, farmy nowe, które są tworzone powyżej 1000% rocznie. O, i takie to jest taki żart, trochę takie żartobliwy, ale tak on robi. To jest bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. Tam jest fajna po prostu ekipa. Jest Zyziek, który nas też stawia czasami do pionu i mówi, żebyśmy też nie ładowali wszystkiego w jakieś w kryptowaluty czy w takie nowe rzeczy. Żebyśmy mieli też złoto, srebro, stablecoiny. Bardzo dobrze, Zyziek, jeszcze raz dzięki za to, co mówisz. Ja czasami sobie tak jak nagrywam filmiki, przesadzam, mówię, że złoto było fajne, czy tam wartościowe 300 lat temu, teraz to tylko bitcoin. Oczywiście tak nie jest. Złoto też trzeba mieć, srebro też trzeba mieć, z dolary też trzeba mieć, zwykłe stablecoiny. Jakieś tam parę złotych też na koncie bankowym. No, tylko z tymi kontami bankowymi wiecie jak jest. Coś się dzieje, to z bankomatu ci nie wypłacą pieniędzy, albo ci wypłacą parę złotych. W jakichś krajach, gdzie teraz jest nie tak jak ma być, to jest całkowicie pieniądze, nie masz dostępu do pieniędzy, no i no trudne to jest. Dlatego warto mieć te złoto, warto mieć bitcoiny i warto zarabiać pasywnie, po prostu na posiadaniu kryptowalut. Czyli to, co my robimy właśnie na Kryptoakademii, czyli tuk.pl, miesięczny dostęp. Później już, jak już jesteś z nami, jak pierwszy raz zapłacisz 490 zł, to później tylko 163 zł miesięcznie wychodzi i tyle. Możesz zarabiać, możesz dostawać sygnały właśnie o takie, nie sygnały w co wejść, tylko sygnały o nowych farmach, o nowych projektach od członków właśnie Kryptoakademii. Dostajesz no właśnie na tej grupie, na zamkniętej grupie. Na platformie Kryptoakademia są instrukcje, a na grupie naszej sobie rozmawiamy, dyskutujemy, pokazujemy, jak zarabiamy, jak tracimy. No i tyle. Wymieniamy się wiadomościami. Dobra, to ja się zwijam i lecimy dalej podróżować. Gdzieś te pieniądze trzeba w końcu wydać, prawda? O, może w tym kościele wydamy. Nie, tutaj nie będziemy wydawać. Jeszcze raz tylko oszczegnę, jeśli będziecie z nami i wchodzicie, nie wchodzicie do Kryptoakademii tylko po to, żeby zarobić 1000% szybciutko. Nie. Wchodzisz po to, żeby się nauczyć, jak kupić kryptowaluty, jak je bezpiecznie przechowywać, jak je pomnażać, kryptowaluty, nie zwykłe, tylko kryptowaluty, ale dodatkowo też dostęp jest do takich właśnie bardzo zyskownych procentów, ale ostrzegam, nie wchodzimy tam za całą kasę, za kawałeczek, za mniej niż 1% swojego kapitału. I tyle, to było ostrzeżenie, można wszystko stracić. Wiele razy wszystko straciłem, może nie teraz, ale kiedyś wszystko straciłem, bo wchodziłem za całą pieniądze. Wszystko, do zera. Miałem miliony, do zera straciłem, bo chciałem mieć setki milionów czy miliardy. Dlatego nie wchodzimy za całość. Masz 10 000 dolarów, nie wkładasz całego, tylko wsadzasz tam 100 dolarów maksymalnie. I tyle. Dobra, trzymajcie się. Cześć.